W meczu wyjazdowym pomiędzy Wartą Sieradz a Wartą Działoszyn już w 5 minucie zawodnicy z Działoszyna mogli objąć prowadzenie. Jednak wspaniale interweniował nasz bramkarz Przemysław Kaźmierczak. Przez całą pierwszą połowę dominowali biało-zieloni, jednak nie wykorzystali 5 stuprocentowych akcji. Ostatecznie pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Po przerwie obie drużyny stworzyły sobie po kilka dogodnych sytuacji. W 78 minucie kapitan Warty Działoszyn Paweł Marchewka fantastycznym uderzeniem z ponad 30 metrów zaskoczył bezradnego Kaźmierczaka, który wyszedł na przedpole i to gospodarze objęli prowadzenie 1-0. Zespół trenera Marcina Pyrdoła rzucił się do odrabiania strat. W 86 minucie biało-zieloni doprowadzili do remisu za sprawą Przemysława Nawrockiego. Mecz zakończył się remisem 1-1.